Witam serdecznie, moim gościem Krystian Naciuga, Sebetkowska Brukowa. Witam serdecznie. Zaraz po meczu wywiad. Krystian, przegrywacie dzisiaj dość istotne spotkanie z Gadget Team. O nich za chwilkę, ale najpierw o was. Ta sytuacja dzisiaj powoduje to, że musicie dalej czekać na to, co zrobią rywale, a sen o Ekstraklasie jeszcze nie odchodzi w dal, ale troszkę będzie dalej niż przed tym meczem. No tak, no dzisiaj przegrywamy z ciężkim rywalem, oni już mieli awans zapewniony, ale walczyli o mistrzostwo. No ciężki mecz do przerwy 2-2, później wygrywaliśmy 3-2, no i później no składu dzisiaj nie mieliśmy, brakło nam sił i no rywal zdecydowanie w końcówce pokazał swoją jakość i zwyciężył z nami 8-3 i gratulujemy im wygranej i awansu do Ekstraklasy. Gadżet mistrzem pierwszej ligi, zasłużenie czy nie? Oceniaj. Tak, mi się wydaje, że zasłużenie. Gram już w tej lidze z 2-3 lata i widzę, że tak z roku na rok starali się, walczyli o to, nie udawało się. Teraz mi się wydaje, że zasłużenie. Wygrali tą ligę i awansowali i gratuluję im jeszcze raz. Przed wami kolejne spotkanie, już ostatnie w tegorocznej Sufix Lidze Orlika. Co zrobić? Spotkać się z kolegami, nie wiem, nawet przy piwku, żeby coś wyjaśnić sobie, pewne taktyczne elementy, czy po prostu idziecie na żywca w ostatnim spotkaniu, patrzycie na inne wyniki, liczycie na łódź szczęścia? No na początku nam szło słabo w tej lidze, z meczu na mecz staraliśmy się coraz lepiej grać, wychodziło, udało nam się awansować do tej pierwszej piątki, bo też o to walczyliśmy, bardzo się z tego cieszyliśmy, no i tyle no. Brak Łukasza Fałowskiego, który jest tam powiedzmy filarem obrony, który widać, że ustawia te wszystkie szyki obronne, na pewno może być przyczyną dzisiaj tych 8 goli straconych? Nie wydaje mi się. Wydaje nam mi się, że no, brakło nam sił po prostu, ale też było osłabienie. Kolegi też Serka nie było, to też duże osłabienie. Za tydzień będziemy w pełnym składzie i będziemy walczyć jeszcze. Może nam się uda o te trzecie miejsce. I tyle. No. I Baranże. Życzę powodzenia. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.